Bach oraz jego gość. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu. państwu. i moim gościem jest człowiek, którego nazwisko dziś padało kilkakrotnie. Były minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Sukces. Witam serdecznie. Sukces ponad sukcesy. Sukces na miarę czasów. Na pewno bardzo duży sukces. Na pewno bardzo duży sukces i chcę podziękować całemu zespołowi, który to Negocjował zwłaszcza panu ministrowi Kownackiemu, który był przez długi czas za to odpowiedzialny i mojemu osobistemu pełnomocnikowi, który panu pułkownikowi, który to prowadził już osobiście całe te negocjacje, to on y, uzyskał to niebywałe obniżenie ceny. Chcę państwu przypomnieć, że pierwotna cena, czy też pułap cenowy, można tak lepiej powiedzieć, który wyznaczył Kongres Stanów Zjednoczonych, bo o zgodzie na tę sprzedaż decyduje Kongres po stronie amerykańskiej, to było 10,5 miliardów dolarów. dolarów. Pamiętam to nie tak dawno, było 4 miesiące, gdy a, cała opozycja grzmiała, że to są w ogóle gigantyczne, straszliwe, że to to nieprawda, co Macierewicz zapowiedział, że za 30 miliardów złotych? To już, proszę bardzo, sam pierwszy etap będzie kosztował 10,5 miliardów dolarów, czyli tam około 40 miliardów i złotych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słyszeliście Państwo, to wszyscy nigdy to nie zostanie zrealizowane, i tak dalej. Ale panie ministrze, to wciąż udało jest udało się żywe. w ciągu. Ja wiem, ja dzisiaj, wiem. Kłamstw, do kłamstwo nie kłamstwo te Same żywa, słowa, tak, że żywa. przepłaciliśmy, że nie ma pewności. Ale Czy może najpierw powiem, za... do ilu pan pułkownik, który był w moim bezpośrednim przedstawiciel? Chciałem to, to tak powiem obniżył do. 4,5, no trochę ponad 4,5 miliarda dolarów, czyli dwukrotnie niższa jest cena tego pierwszego etapu niż ona miała być. To oznacza, i to chcę bardzo jasno podkreślić, że udało się nam wynegocjować taką sumę i taki, taki kształt, że będzie to zgodne z zapowiedziami, jakie sformułowałem dwa lata temu podczas posiedzenia Komisji Sejmowej, czyli powinniśmy się zamknąć w około 30 miliardów złotych. To oczywiście jest Gigantyczna suma, mamy tego wszyscy świadomość, ale też i gigantyczna korzyść dla bezpieczeństwa polski bo wszystko to co się mówi że to jest najnowocześniejsza broń jedyna skuteczna jaka jest w ogóle obecnie znana nie ma innych są, są plany jest plan Broń MIC jeden z byłych ministrów obrony wczoraj twierdził że w jakiejś telewizji że można było przecież wybrać właśnie system MIC no można było tylko że go nie ma to znaczy po prostu tej broni jeszcze nie ma trzeba by zainwestować w wyprodukowanie czegoś co spółka niemiecka nie realizuje więc a a tutaj mamy produkt, który jest na miejscu, który działa, który jest zweryfikowany w wielu krajach i który daje nam gigantyczny skok technologiczny. A więc cieszę się, że pan minister Błaszczak podpisał to porozumienie, które wynegocjowaliśmy, bo to jest dobre porozumienie. Jego zresztą przejawem był znakomity porozumienie, które podpisaliśmy z panem prezydentem. Trumpem, prawda, bo to na tym bazowało w lipcu zeszłego roku. Pan ambasador Stanów Zjednoczonych też nie pozostawił złudzeń, dzięki Memorandum. komu dzisiejsza umowa została podpisana. Ale ja bym chciał zacząć rozmowę, a właściwie kontynuować rozmowę, bo ona się już zaczęła i trwa. Od takiego pytania, no właściwie można byłoby banalnie zapytać, po co nam są czy po co nam były patriota. ja chciałbym zapytać przewrotnie inaczej. Proszę powiedzieć, co pan zastał jako minister obrony narodowej. Jeśli chodzi o naszą obronę przeciwlotniczą rakietową. Czy naprawdę chce pan tak, mnie namawiać do tak, tej refleksji bo poznać to, prawdę. bo to są smutne, bo to są smutne refleksje, zastaliśmy sytuację zupełnie dramatyczną we wszystkich wymiarach. Przede wszystkim nie było Podstawowej decyzji, tej, która została przeze mnie rozstrzygnięta na rzecz systemu patriot i jaki system antyrakietowy będzie w Polsce realizowany, mieliśmy no mamy po dzień dzisiejszy rosyjskie, rosyjski system newa, który naprawdę no, w żadnym wypadku nie jest zdolny do sprostania jakimkolwiek skutecznym jakimkolwiek zagrożeniom ze strony, ze strony rosyjskiej. 嗯。Mm. Pracowano nad systemem Pilica i Narew. Pilica została dokończona, bo zaczęto poprzednio, ale dokończona przez nas. Narew być może, bo z kolei my rozpoczęliśmy z tym Narew, czyli bliskiego zasięgu antyrakietowy. Powinien być skończony w 2019 roku. Jeżeli, tak jak to się dzisiaj stało, pan minister Błaszczak będzie kontynuował nasze przygotowania, to wtedy Narew w 2019 roku będzie. Skończone, ale w istocie Polska była pozbawiona jakiejkolwiek osłony. Antyrakietowej, jakiejkolwiek osłony antyrakietowej. Czas jest zdawać sprawę, a nasze lotnictwo, chociaż dysponujące kilkudziesięcioma naprawdę dobrymi samolotami, F-16, to mówię wbrew wszystkim opiniom, które deprecjonują ten zakup sprzed 10 lat, to są dobre samoloty, no ale jest ich niewiele i one nie są zdolne do zabezpieczenia naszych, naszych granic. To dopiero nam się udało sfinalizować zakup rakiet, JASM, które pozwalają rzeczywiście uczynić z tego lotnictwa skuteczne oddziaływanie i skuteczną broń antyrakietową. Ale to jest wszystko za mało. Bez patriotów Polska nie zostanie obroniona to te systemy dają rzeczywistą, skuteczną ochronę. To co robili ministrowie, którzy dziś ochoczo zorganizowali konferencję prasową? Czyli minister Siemoniak, minister Mroczek. Byli ministrami obrony narodowej. Ale proszę mi nie pytać, co oni robili, dlatego że to tylko oni mogą powiedzieć ja powiem tyle, że oni na pewno na pewno snuli plany. I to jest rzecz, która, którą należy jasno im oddać, że były różnorodne plany w kwestii najważniejszej właśnie wyboru między Patriotem, systemem Patriot i MIC. Oni nie potrafili tego wybrać. No Myślę, że różne względy o tym decydowały, raczej geopolityczne zapewne, ze względu na udział w systemie MIC strony niemieckiej, a może i finansowe też miały swoje. Ale nie wiem, czy nie są jeszcze zdecydowani. Czy tak. wychowywać się z patriotów, czy nie, czy jednak chodzić w mic? Zgadzam się z Panem, podobnie w Włosi, to jest dokładnie tak, jak pan mówi, dlatego też nie było, nie miałem kłopotu z podjęciem decyzji, czy wybrać mic, czy wybrać patriot. Dlatego się dziwię temu byłemu ministrowi obrony, który wczoraj łudził opinię publiczną jednej z prywatnych radiostacji, że można było tej telewizji, że można było wybrać mic. Bo to po prostu nieprawda. To, byłaby, to byłby wybór zupełnie fikcji, zupełnej fikcji, nie mielibyśmy w ogóle perspektywy obrony przeciwrakietowej. Mówiąc krótko, to co dzisiaj się stało, sfinalizowanie w postaci podpisu tego kontraktu, było najlepszym rozwiązaniem, jakie mogło być. Zamknęło prace, wielkie prace, które były już sfinalizowane przez nas. Oznaczają one podział na dwa etapy dostawy ośmiu baterii, na razie dwóch. W pierwszym etapie. Szkoda, że dopiero w 2022 roku, no ale widać, tak budżet to na to wskazuje możliwości budżetowe. Strona amerykańska w rozmowach, które prowadziłem, była gotowa w 2019 dostarczyć na szczeblu 19 i 20 pierwsze dwie baterie, ale rzeczywisty pełna obrona będzie możliwa dopiero dzięki ośmiu bateriom, zakładając, że nadal będziemy nie ma powodu, żeby było inaczej, oczywiście, w takim bliskim strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a więc, że będziemy mogli korzystać także z ich wkładu w obronę antyterrorystyczną. Ambasador Stanów Zjednoczonych nie pozostawił nam dzisiaj żadnych złudzeń. I zamiast siedzieć i cieszyć się, analizować słowo po słowie, które zostało wypowiedziane chociażby z ust pana ambasadora, to ktoś nie wiadomo, dlaczego zaczyna być pianę. A przecież ambasador powiedział, że nasza przyjaźń będzie trwała na wieki. No, decyzje polityczne podejmowane na wieki to jest rzecz dyskusyjna, ale na pewno już dwa wieki ta przyjaźń trwa i naprawdę ma bardzo solidne fundamenty zarówno po stronie amerykańskiej, pamiętajmy, jak i polskiej. Pamiętajmy o olbrzymim wkładzie polskich e, wojskowych twórców w istocie współtwórców armii Stanów Zjednoczonych, zarówno Pułaskiej, jak i Kościuszko. To są ludzie, a, którzy dla armii amerykańskiej stanowią punkt odniesienia i symbol, a wkład amerykański w odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej naprawdę jest bardzo duży. Naprawdę jest bardzo duży i nie ma wątpliwości, że bez prezydenta Reagana i jego polityki droga do niepodległości i solidarności Polski byłaby dużo, dużo trudniejsza i nieporównanie dłuższa. Więc potwierdzam w ten sposób te słowa pana ambasadora, że strategiczny sojusz polsko-amerykański jest w najlepiej pojętym interesie polskim i jest ważnym interesem dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj wzajemne korzyści przemawiają za pogłębieniem, utrzymaniem i utrwaleniem tego sojuszu. Za to w ciągu ostatnich miesięcy mamy w opinii publicznej taką upowszechnienie plotek, hejtu, różnorodnych wątpliwości, etc., etc., I to jest bardzo mających podważać ten wzajemny układ polsko-amerykański. Pamiętajmy, że rola Polski w Międzymorzu jako tego centralnego państwa uorganizowującego i jednoczącego obszar między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem jest w dużym stopniu realna dzięki sojuszowi ze Stanami ami. Zjednoczonymi. Musimy stale mieć świadomość, że ten sojusz daje nam możliwość budowy silnego i niepodległego państwa i roli Polski w Europie. A no pamięta pan zakusy co niektórych państw, członków Unii Europejskiej, notabene też członków Paktu Północnoatlantyckiego, którzy próbowali ze wszech miar, za wszelką cenę dezawuować przyjaźń polsko-amerykańską, czy też umniejszać roli i znaczenia wyborowi Amerykanów Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, Ale ta walka przeciwko prezydentowi Trumpowi jego administracji wciąż trwa. Wciąż trwa to to mniej więcej ona jest równoległa i z podobnych źródeł wychodzi, co walka przeciwko obozowi patriotycznemu w Polsce. Te same argumenty, ten sam sposób myślenia, ta sama, te same emocje nienawistne wobec prezydenta Trumpa, co wobec nas, więc to specjalnie mnie nie dziwi. Mieliśmy mieć patrioty w 2009 roku, później słyszeliśmy, a właściwie słyszymy teraz z perspektywy czasu, że Barack Obama był Wielkim przyjacielem Polski, że Platforma um, uważa, że Polska była traktowana podmiotowo przez Stany Zjednoczone. Właściwie mieliśmy wszędzie przyjaciół. Dlaczego ten kontrakt nie został zrealizowany wcześniej? Przede wszystkim państwu, chciałbym państwu powiedzieć, że to jest bardzo trudny kontrakt do wynegocjowania. On naprawdę, jeżeli ma być dla Polski korzystny, a tak go negocjowaliśmy, czyli ma przynieść skok technologiczny dla polskich zakładów i dla polskiego przemysłu, no, wymagał niesłychanie, po pierwsze olbrzymiej znajomości rzeczy, a po drugie twardości bardzo negocjacji no naprawdę tak, ale wam bardzo było zajęło nie 3 lata. On ta różnica między 10,5 miliardami dolarów i 4,5 miliardami dolarów pokazuje państwu jaka była skala żądań z jednej strony, no i zdolność do przekonania naszych partnerów, że jednak te żądania są Panie nieumotywowane, ja jeszcze prawda? raz Przypomnę, wam to zajęło, no, przepraszam panu, to zajęło i pańskim ludziom. Dwa ja lata. Jest pełna. No tak, ja powiedziałem trzy tak. lata, bo liczę no 2015-16. Nie, ale ale mówimy o dwóch, dwóch latach, to prawda. To dlaczego w ciągu 16. 8 roku? lat nie udało się tego zrealizować wcześniej? Moja odpowiedź jest taka: w moim, w moim głębokim przekonaniu, nie było woli y, rzeczywistego zrealizowania tego kontraktu. Najlepszym przykładem była stanowisko pana y, byłego prezydenta y, y, Komorowskiego, który przecież też y, oświadczył, że będziemy kupowali patrioty bez żadnych przygotowań, y, nie podejmując żadnych negocjacji, niejako. Z góry zakładając i z góry dając bonus am, y, stronie amerykańskiej, że jesteśmy już związani tylko z jednym kontraktem. Przypominam, że gdyby przyszliśmy do Ministerstwa, pierwsze oświadczenie, jakie złożyłem, to jest to, że nie wiemy, który system wybierzemy. Nie wiemy, może nic, może patriot. Nie dlatego, żebyśmy mieli daleko idące wątpliwości co do, co do korzyści i możliwości z obu stron, tylko dlatego, że jeżeli się przywiązuje człowiek do publicznie zobowiązania, że kupi jeden system, to jego pozycja negocjacyjna jest nieporównanie mniejsza, a strona amerykańska jest powiedzmy. Chcę powtórzyć, jest przyjaźnie do nas nastawiona, to jest sojusznik, no ale w interesach trzeba być po prostu twardym negocjatorem. A Inaczej nie ma się e, korzyści. A my reprezentujemy państwo polskie z całym szacunkiem, a nie inne, w związku z tym mamy negocjować tak, żeby były korzyść dla państwa polskiego. Zrobimy interes z Niemcami? Niemcom bardzo z nami po drodze chcą z nami robić interes na okrętach podwodnych. Być może, nie wiem jak wyglądają obecnie te negocjacje. Gdy ja odchodziłem, były trzy, trzy leżały na stole I wciąż są możliwości, trzy. czyli francuska, szwedzka i niemiecka z punktu no można różnie to oceniać francuska na pewno ma tę wielką zaletę że zawierała uzbrojone rakiety jako część tego kontraktu a przypomnijmy że te okręty podwodne dla nas mają wagę w olbrzymim stopniu w tym zakresie, na ile są uzbrojone w rakiety manewrujące o przynajmniej tysiąca kilometrów zasięgu. Inaczej wartość takiego kontraktu, znaczy inaczej nie warto się w ten kontrakt angażować, bo one mają być kupione jako broń odstraszająca. Taka ma być ich funkcja. To jest funkcja tych okrętów podwodnych. Więc rakiety są. Imanentną częścią tego kontraktu. Francuzi to oferują. No, w miarę upływu czasu tam powstawały wątpliwości co do zakresu y, y, udostępnienia y, tych rakiet. To jest osobna, osobna dyskusja. Y, Niemcy oferują wyłącznie okręty z ewentualną adaptacją tych okrętów do zakupywanych. W Stanach Zjednoczonych rakiet. Podobnie wygląda szwedzka propozycja. Kooperacja z Niemcami jest no, znana nam, to jest partner, z którym mamy wiele, wiele związków, w związku z tym tutaj jest duża wiedza i pewna większa łatwość kooperacji. Ze Szwedami takich doświadczeń nie mamy, ale Szwedzi są, można powiedzieć, partnerem na tym samym poziomie i partnerem którego długotrwałość współpracy jest dla nas bardzo, bardzo korzystna. Stworzenie jak najsilniejszych związków przemysłowo-wojskowo-politycznych ze Skandynawią, a zwłaszcza ze Szwecją, jest w polskim interesie narodowym. Mówię o tym, po to, żebyście Państwo widzieli, że każdy z tych partnerów ma swoje, ma swoje zalety. Ja podjąłem decyzję, tak jak powiedziałem, w końcu zeszłego roku. No już nie mogłem jej ogłosić ze względu na odejście z urzędu, ale moje stanowisko w Panie ministerstwie ministrze. jest znane, jeżeli chodzi o ten zakup. Nie ukrywam, że wynikał on z preferencji dla posiadania rakiet... Tych manewrujących, które dają szansę obrony Polski. Panie ministrze, kończąc, poproszę o komentarz w ciągu powiedzmy 30 sekund. Z całą pewnością słyszał pan o wydalaniu dyplomatów z państw członków Unii Europejskiej. Nie tylko. Z całą pewnością wie pan o solidarności europejskiej, jeśli chodzi o solidarność energetyczną. Jak się ma do tego Nord Stream 2 i decyzja Niemców, że 30 kilometrów już można kłaść? Fakty są w polityce najważniejsze. Nie słowa, nie miny, nie uśmiechy, tylko fakty. To jest decyzja, która jest sprzeczna z fundamentalnymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej i naszych najbliższych sojuszników. To jest powiedzenie, że możemy rozmawiać, ale sojuszu rzeczywiście tworzącego z nas wspólny kierunek działania Niemcy sobie nie życzą. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Bardzo dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.